popadał też dzisiaj po południu i wypłoszył plażowiczów, natomiast mnie to nie zraża. Pomimo to, że temperatura spadła i to znacznie, rzuciłem na siebie ubrania i szukam dalej na plaży Nawrockiej w Krynicy. 50 groszy, przyciemniałe, zostały trochę pewnie soli morskiej, bo znalezione dosłownie przy pasie lustra morza. I na koniec jeszcze podsumowanie dzisiejszych zbiorów, jakie udało mi się ściągnąć z plaży. Dwie dwójki, piątka, złotówka, dwie 50-groszówki i cztery 10-groszówki, czyli razem 11,40. To jest urobek z około 1,5 godziny szukania. Każdy ma swój ulubiony sposób na spędzenie wakacji. Moim od 25 lat jest zawsze wyprawa nad morze. Często jestem właśnie w Krynicy Morskiej, ale nie tylko. Natomiast zawsze wiąże się to z tym, że przy sobie mam wykrywacz metali. W tym kramiku, gdzie sprzedają posiłki i napoje, znalazłem taką srebrną zawieszkę. Jest kolejna moneta, jak sobie stała w pionie, ale wykrywacz ją świetnie odczytał. Jest to 2 złote. A przy toaletach miejskich ktoś zgubił okulary. A bardziej, metale pan wybiera. Bardziej. Słucham? Metale pan szuka, metali. Tak, metali. No dobrze, dobrze. No. Metali. Ktoś zgubił. I połamane zostały. No zostały połamane, pogięte. Bardziej same oprawki. Czy idzie zarobić na poszukiwaniach na plażach nadmorskich? To jest pojęcie względne, w sensie takim, że średnio na plaży w zależności od miejsca zbiera się od 20 do 60 zł. Szczęściarze zbierają 100 i ponad 100 zł za każdym jednorazowym wyjściem, czyli rano i po południu. Natomiast zależy to też od wielu czynników, od szczęścia, od tego jaka jest pogoda, no i od naszego nastawienia, czy mamy chęć pochodzić, czy nie. Koszty utrzymania nad morzem są dosyć duże, dlatego ja między innymi też korzystam z pola namiotowego. Dzienny mój koszt pobytu waha się w granicach 80 zł. Chodzi na to opłata za pole namiotowe, korzystanie z prądu, jak również jedzenie, jakieś piwko. Nie szaleję, nie chodzę po lokalach, kupuję wszystko w supermarketach, także utrzymanie kosztuje mnie nieduże pieniążki. Fale coraz większe na morzu, coraz większy szum. A ja szukam dalej, a tutaj mam złotóweczkę i jest kolejna. Właśnie w takie wieczne dni najbardziej przydają się słuchawki, bo można wyizolować się od szumu fal i bardziej skupić się na sygnałach. Słyszę je bardzo dobrze, a może szum fal w tle. No i jest kolejna moneta, tym razem 2 złote, tuż przy zejściu na plażę główną. Bujaczek. Zrywka. Jak widać,
i klamerka przyda się nad morzem. Grunt to mieć na to pomysł. Staram się przebywać na polach namiotowych, ponieważ cały rok duszę się w czterech ścianach bloku i z automatu szukam takiego klimatu, żeby po prostu odpocząć. Na Mierzei Wiślanej jest sporo miejsc, gdzie można wypocząć na łonie natury. Są pola namiotowe, miejsca, gdzie można postawić kemping, skorzystać tam z natrysków, doładować telefony czy laptopy. Po prostu sprzyja to osobom, które chcą tutaj przyjechać. Pole namiotowe w Krynicy Morskiej jest osadzone na kilku hektarach tuż przy morzu. Na środku pola namiotowego są toalety dla kobiet i dla mężczyzn. Jeżeli ktoś chciałby na szybkiego doładować sobie telefon czy laptopa, to jest taki automat udostępniający energię elektryczną. Wrzucamy kasiorę, podłączamy to, co trzeba i ładujemy. Poniżej jest budynek, w którym znajdują się prysznice i toalety. Toalety wyglądają bardzo czysto, schludnie. Jest możliwość korzystania z natrysku. Wystarczy tylko wejść do automatu, rzucić 2 zł i woda nam ciepła leci pod prysznica. Na polu namiotowym znajduje się również miejsce do mycia naczyń. Oczywiście pokryte jest wiatą. Mamy tutaj takie umywaleczki i kraniki. Wszystko sprawne działa. Czyste, schludne, nowe zlewiki. Można skorzystać ze szmatek do wycierania naczyń. Jest również miejsce zaopatrzone w płyn do płukania naczyń. Także pokazałem Wam, w jakim miejscu przebywam. Jeżeli nie mielibyście pomysłu na wyjazd, na wypoczynek i szukacie dobrego pola namiotowego, to polecam Wam takie pole w Krynicy Morskiej. Pracuję trochę na laptopie i odpoczywam. A tu jest moje podłączenie do prądu. Także pole biwakowe przygotowane jest na przyjazd osób z kamperami. Jest możliwość podłączenia prądu, skorzystania z niego. Podsumujmy sobie 2 wyjścia, te wczorajsze wieczorne i dzisiejsze poranne. Znalazłem tak okulary, zrywek trochę, kapsli, które wyrzuciłem do śmieci, klamerkę, foremkę do piasku, tą srebrną zawieszkę, no i kasy 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28 zł i 17 groszy. To mi zajęło gdzieś około 3 godzin, może 3 godziny z kawałkiem szukania. No oczywiście też podczas tych poszukiwań były jakieś rozmowy, bo zawsze ktoś podejdzie, zada jakieś pytanie. I teraz tak, chcę Wam dla przykładu pokazać, co można za te 27 zł kupić w sklepiku, który mieści się nieopodal plaży. Podejdę, zrobię jakieś zakupy na śniadanie, zobaczymy, jakie tam są ceny. Sklep jest dosłownie gdzieś około niecałe 100 metrów przed nami. Zaraz Wam go pokażę. Ten sklep jest tutaj. Artykuły monopolowe spożywcze. Bardzo bliziutko. Jest to niesamowity komfort dla osób, które chcą odpocząć i w miarę tanio coś kupić do jedzenia, do picia. Natomiast minusem jest tego, że są duże kolejki. No w celu tym, że każdy chce się zaopatrzyć. $28 wydane. Zaraz Wam pokażę, co kupiłem. Sklepik jest tutaj. Jeżeli ktoś by chciał z toalet skorzystać, to toalety są też blisko. Oczywiście płatne. No i moje zakupy. Co się udało kupić za zebraną kasę za 28 zł? Wybrałem na dzień dzisiejszy 2 paczki berlinek. Zrobię sobie na ciepło. Pić mi się chce, wziąłem napój Oshi. 2 batony grześki. No i 5 bułek kajzerek.
Mi praktycznie to wystarczy na cały dzień. Będę posiłkował się jeszcze jakimiś pasztecikami i pomidorami, które mam w busie. Także pokazałem Wam przykładowo, co można kupić za zebraną kasę. No, taki miałem pomysł, takie są ceny, no i takie zrobiłem zakupy. A w wolnej chwili od poszukiwań czas na rekreację. No i oczywiście zafundowałem sobie jazdę oto taką karuzelą, gdzie mogę oglądać panoramę Krynicy Morskiej. Dziękuję za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Zostawcie subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek. Będziecie na bieżąco z moimi filmami. Ja się już z Wami pożegnam. I co? Do następnego odcinka.